Hej, dzisiaj kolejny odcinek na temat pewności siebie w sprzedaży, na temat budowania pewności siebie i sprawiania, żebyśmy byli odbierani przez naszych rozmówców właśnie jako osoby pewniejsze siebie, bardziej asertywne, ale w tym dobrym sensie nie bardziej upierdliwe czy denerwujące. I dzisiejszy odcinek chcę poświęcić zjawisku kwestionowania status quo. Osoby pewne siebie nie boją się zadawać pytania. Dlaczego? Dlaczego tak? Jak możemy to zmienić? Co nam to dało ostatnim razem? Dlaczego miałoby sens powtarzanie danego działania? Czyli nie boją się kwestionować status quo z dwóch powodów. Raz, że są wystarczająco kreatywne do tego, żeby powiedzieć sobie, ok, mam pomysł, nie boję się go przedstawić, wymyśliłem coś, co mogę obronić, a z drugiej strony jestem w pozycji, jestem umocowany, mam nie tyle stanowisko, ile moja rola predysponuje mnie do tego, żeby wdrożyć to rozwiązanie, jeżeli uznamy wspólnie w negocjacjach z partnerem albo w negocjacjach z zespołem, że jest to rozwiązanie dobre. Czyli z jednej strony jestem kreatywny, pokazuję to kwestionując status quo, a z drugiej strony mówię, ok, ja jestem w pełni władny, ja mam umocowanie i jestem predysponowany przez, czy wybrany przez swoją organizację do tego, żeby to rozwiązanie wdrożyć. Czyli nie muszę się z nikim porozumiewać, w jakimś sensie nie muszę szukać jeszcze wsparcia ze strony innych osób, bo jeżeli się do czegoś zobowiązuję, jeżeli coś ustalamy, jeżeli mamy jakiegoś rodzaju postanowienia, ustalenia, to ja z naszej strony jestem w stanie je wdrożyć. A zatem kwestionowanie status quo. Przyjrzyj się sobie, zobacz, jak często tobie to wychodzi dobrze, czy jesteś osobą wystarczająco kreatywną i czy jesteś osobą wystarczająco umocowaną, choćby w zakresie tematów, którymi się zajmujesz. Czyli nie musisz wychodzić i nie musisz ustalać, czy dane wynegocjowane warunki możesz, czy możecie klepnąć jako firma, czy nie. To były moje 2 minuty. Wszystkiego dobrego w pozyskiwaniu większej, dobrej świadomości i też pewności siebie.